Zdrowych w imieniu Gminnej Biblioteki Publicznej imienia księdza Jana Ptakowskiego w Jabłonie jako organizatora tego spotkania. Dzisiejsze spotkanie to 35. spotkanie z cyklu, jak Państwo widzą, spotkań aktorskich w Etryku dla naszych czytelników, współfinansowane z Unii Europejskiej. A dziś dwie nasze gwiazdy. Gwiazda pisarstwa polskiego i gwiazda aktorstwa polskiego. Mariola Kinsman i Joanna Marowska. Mało takich spotkań, wiesz, bo ja właśnie nie mam czasu na takie spotkania, prawdę mówiąc. Także ja się również bardzo cieszę, że mogę spotkać się z Państwem. Tylko żałuję, że nie widzę Państwa twarzy i oczu, bo dla mnie to jest najważniejsze. Nie ma tu telewizji, więc może możemy zrobić tak światło, żebyśmy się widzieli, bo ja nie widzę Państwa. Dla mnie to jest też bardzo... Ja się bardzo cieszę po prostu na spotkanie z Państwem, bo nie mam takich możliwości dużo. No właśnie, także teraz trzeba korzystać i potem pytać Joannę, proszę Państwa. Bo ktoś, kto będzie chciał spotkać się ze mną, to może w czwartek już przyjechać do Legionowa i tam posłuchać. Natomiast Anna Czachorowska była... Teraz widzimy wszystkie twarze. Właśnie, właśnie. No właśnie, ojej, jak dużo. Anna Czachorowska, proszę Państwa, we wrześniu minionego roku przyjechała do Empiku na drugą promocję mojej książki Anna German o sobie, tej, którą wydałam dokładnie 25 sierpnia minionego roku w rocznicę śmierci 30. Anny German. I wtedy Joanna czytała fragmenty tej książki i Ani tak się zamarzyło, żebyśmy właśnie przyjechały obie do Jabłonny na tego typu spotkanie. Joasiu, kochanie, to może fragment jeden z tych, który czytałaś na promocji. Bardzo proszę. Z tej książki, bo to jest książka, proszę Państwa, niezwykła. To jest tak jakby autobiografia Anny German, ponieważ jest to właśnie biografia złożona tylko i wyłącznie z jej słów, z jej wypowiedzi radiowych, prasowych, polskich, rosyjskich, włoskich i to, co ona mówi o sobie, o rodzinie, o pracy, o szczęściu. No właśnie, o szczęściu. Teraz szczęściem jest moja praca. Zresztą chyba dla każdego człowieka umiłowanie pracy powinno być jednym z najważniejszych warunków szczęścia. Podczas choroby prawdziwym szczęściem wydawało mi się umycie podłogi. Człowiekowi potrzebna jest miłość bliskich, szczęście rodzinne, ale jeszcze ważniejsze, by znalazł swoje miejsce w życiu. To podstawa szczęścia. Ważne jest nie tylko zarabianie pieniędzy i życie z dnia na dzień. To, co robimy, powinno nam sprawiać radość. Zrozumiałam to w trudnym dla mnie czasie po wypadku. Mogłam wrócić do zawodu geologa albo znaleźć inną pracę, ale całym sercem pokochałam zawód piosenkarki. I dopóki moja publiczność będzie chciała mnie słuchać, dopóty z radością będę dla niej śpiewała. Tak mówiła Anna German w roku 72. Kolejny wywiad, kolejna jej wypowiedź. Szczęście jest dla mnie tym, co robię. To mi przynosi radość. Bo ani pieniądze, chociaż jak wiadomo, potrzebne, ani spokój. Dała znak o sobie, tak mi się wydaje. Bo takie rzeczy się zdarzają, właśnie mi śmieszne. Także witamy Pani Aniu. Pozwoli Pani, że teraz użyczę swojego głosu na chwilę. No właśnie, więc bo ani pieniądze, chociaż jak wiadomo potrzebne, ani spokój wewnętrzny, który można osiągnąć tylko przez pracę, to jeszcze nie całkowite szczęście. Konieczne jest zdrowie. Ale mogę powiedzieć szczerze, że w tej chwili jestem zupełnie szczęśliwa. Te drobne dolegliwości, które się mnie jeszcze trzymają, ustąpią z pewnością, więc na nie już nie zważam. Dużo ostatnio pracuję, więcej nawet, niż by się wydawało, że mogę.
doszłam do wniosku, że im człowiek ma gorszy nastrój, tym trzeba więcej pracować. Tak mówiłam dla Życia Warszawy w 70 roku. Każdy chce być szczęśliwy, każdy szuka swego wielkiego albo małego szczęścia. Myślę, że każdy z nas ma swoją gwiazdę. Może nią być miłość, praca, macierzyństwo. Tylko trzeba zrobić wszystko, żeby nie gasł jej blask. Moja gwiazda to piosenka. Laszynka oddała się w gesty, sposób chodzenia, mimik twarzy i ten sposób poruszania się i przekręcania, ale sama nie wiesz, przy mikrofonie, jak to było ta scena głosu, tak właśnie tak śpiewać, wiesz, wróć to solento i tam przed Markiem, to było, mówią mi to, jakby widzieli Annę, tej kości, wiesz, w szalu, właśnie w szalu, przepiękna, znaczy gratuluję ci w ich imieniu, powiedziałam, że... No. W moim własnym, ale Joanna wie o tym od dawna, jeszcze z września, kiedy tylko widziałam serial właśnie telewizji rosyjskiej. Proszę Państwa, pamięć o Annie Gerwan w Polsce jest żywa od dawna. Tyle tylko, że teraz serial jakby ją wskrzesił i wróciła na nowo do serc Polaków, głównie do tego młodszego pokolenia, które nie znało jej piosenek. Czasem nawet nie znało nazwiska. Teraz, jak pokazał dzisiaj ten reportaż telewizji, właśnie taka sonda, przepraszam, wśród różnych osób, różnych pokoleń, wszyscy wiedzą, kim była Anna Gerwan. Ba, znają tytuł piosenek, potrafią zanucić, mają płyty w domu, książki chcą kupować i ciągle czekają na nowe. I to jest fantastyczne. Dzięki Rosjanom jest ten powrót. Ale ta Rosja w życiu Anny Gerwan jest wpisana od początku, od jej urodzenia, bo w końcu urodziła się w Związku Radzieckim w Uzbekistanie. Rosjanie wcześniej zrobili w 2010 roku przepiękny film. Film nietypowy, bo fabularno-dokumentalny, gdzie grają aktorzy rosyjscy i jest to przekazane wspomnieniami bliskich Anny, jej męża, przyjaciółki Anny Kataliny i kilku kolegów z branży właśnie z Rosji. Wcześniej, w 2003 roku, czyli 10 lat temu, przed hotelem Rosja odsłonięto jej gwiazdę. Gwiazda nosi numer 70, co mąż Anny uznaje za taki symboliczny numer. I jest to jedyna gwiazda cudzoziemki wśród samych rosyjskich artystów. Cudzoziemki, choć dla nich ona cudzoziemką nigdy nie była, no ale jednak była już z zachodu. Za miesiąc w Opolu, 14 czerwca, będzie odsłonięta gwiazda Anny Gerwan. Od lutego minionego roku na tablicy we Wrocławiu przy ulicy Szczerbińskiej, w której spędziła młodość Anna, jest tablica jej poświęcona. Co ciekawe, następnego dnia po odsłonięciu tę tablicę skradziono i zastanawiali się wszyscy, czy to był wielbiciel Anny Gerwan, czy to był złodziej. Ale na szczęście władze miasta miały kopię i w tej chwili wisi cały czas kopia. Od roku 1987 główna ulica, jedna z głównych ulic Urgęcza, rodzinnego miasta Anny Gerwan, nosi jej imię. Na szczęście za chwilę będą ulice Anny Gerwan w Polsce. W Warszawie, na Starym Żoliborzu, mam nadzieję, że niedługo, w 2006 roku już składam wniosek, zatwierdzono... Słucham? No właśnie, ale tu w Warszawie, Warszawa miała być pierwsza i jak zwykle tutaj ta biurokracja jest straszna. W tamtym roku o tym przypominałam, obiecywano mi i będzie, ale dopiero w tym roku. W Rzeszowie jest jedna z głównych ulic, nosi imię w Nowej Rudzie Rondo Anny Gerwan i we Wrocławiu ulica, nie wiem czy już jest od wczoraj, czy dopiero będzie, bo to tak wszystko teraz się zmienia. W każdym razie i jeszcze rzecz wspaniała, fantastyczna, którą oprócz Anny Gerwan ma tylko jeden piosenkarz, a mianowicie Włodzimierz Wysocki. Ma swoją gwiazdę i Anna Gerwan ma swoją asteroidę. Asteroida, która się nazywa Anna Gerwan, o numerze 2519, odkryta oczywiście przez radziecką, jeszcze wtedy astronomkę Marię Smirnową. I w roku 1986 nazwana właśnie imieniem Anny Gerwan. A Wysocki, taka ciekawostka, Włodzimierza Wysockiego Anna Gerwan bardzo ceniła. Była jedną z pierwszych osób, która doceniła jego talent i jego manierę śpiewania. Przynajmniej się to podobało. Moi Państwo, gdyby wziąć słownik języka polskiego i starać się określić Annę Gerwan, można by szukać wszystkich przymiotników, które mówią o kimś same pozytywne rzeczy, że jest ktoś najlepszy, prawdomówny, uczynny, uczciwy, dobry, pracowity, sumienny, wrażliwy, wszystko. I wszystko to była prawda.
bo była niesamowitym, niezwykłym człowiekiem, już takim, jak mówią, naprawdę to był anioł, o anielskości i wrażliwości ogromnej. No, powtarzam zawsze, za każdym razem, że jest to mój ideał człowieka niedościgły, że wiele lat temu sobie taki cel postawiłam w życiu, dopóki żyję. Wszystkie osoby z mojego otoczenia, a zwłaszcza miałam już moje koleżanki młodszego pokolenia, będą znały imię Anny German. Nie było takie proste, jak właśnie dzisiaj w tej chwili. I zazwyczaj, gdy słuchamy kilku piosenek, nagle zdziwienie, jak to jest nasza piosenkarka o takim głosie niesamowitym, to coś fantastycznego. I wtedy piosenki polskie, rosyjskie czy włoskie im włączałam. Anna German, te cechy charakteru, jak sama mówiła, w większości, poza tym swoje usposobienie, swoją niezwykłą łagodność i tę wspaniałą wrażliwość wyliczyła po swojej uwielbianej babci. To był naprawdę ktoś szalenie ważny w jej życiu, nie wiem czy nie najważniejszy w życiu Anny German człowiek. To właśnie jej babcia Anna Martens, matka jej matki Irmy Werner. Anna German była taka jak jej babcia. Właściwie matka Anny była przeciwieństwem i swojej matki, i swojej córki jednocześnie. Natomiast babcia była, wyjątkowo taka jak babcia. I wiele lat po śmierci babci Anna German jeszcze wspominała, że gdy przeżywa jakieś szalenie ważne chwile w swoim życiu, czy to szczęścia, czy też smutku, pierwsze co to myśli, Boże, poszłabym i powiedziała o wszystkim babci. Była szalenie zdolna, to taki dla mnie troszkę człowiek renesansu, bo wiem, że śpiewała, wiem, że komponowała, choć sama nie mówiła o sobie nigdy, że jest kompozytorem, nie miała szkoły muzycznej, twierdziła, że nie ma takiego prawa, mówiła, że układa melodię, rysowała bardzo ładnie, no i szyła. Kiedy miała czas, szyła albo ręcznie, albo na starym singerze dla siebie, dla swojej babci, dla swojej matki, potem już głównie dla siebie, a później już nie miała czasu, i szyła dla niej przeważnie moda polska.